Ambasador rosyjski w Polsce po wizycie w MSZ powiedział, że powinien wyrażać się bardziej precyzyjnie. Co mógł mieć na myśli? No myślę, że jego skandaliczna wypowiedź przez weekend dała mu do myślenia i to wezwanie na dywanik do MSZ-u w poniedziałek o poranku i stanowcza reakcja polskiego rządu, polskiego ministra sprawiła, że ambasador, który moim zdaniem działał intencjonalnie, to, takie wypowiedzi nie są przypadkowe w dyplomacji rosyjskiej. Rosja potrafi wpływać na sytuację wewnętrzną w kraju, szczególnie w okresie procesu wyborczego. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia i w Gruzji, i na Ukrainie, w innych krajach, w których Rosja próbuje mieć swoje sfery, strefy wpływów, co jest bardzo ważne. Nie można tutaj ulegać tej rosyjskiej propagandzie i tej rosyjskiej celowej aktywności. Należy zachować zimną krew, zgodnie ze sztuką dyplomacji wyrazić oburzenie, przedstawić je, podać do opinii publicznej, ale jednocześnie nie ulegać złym adwokatom, którzy proponują rozwiązania, które były na korzyść Federacji Rosyjskiej, chociażby takie jak wydalenie ambasadora, co proponuje o dziwo pan wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. To jest realizacja niestety scenariusza rosyjskiego. Polska zabiega w tej chwili o status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Duda jest w Nowym Jorku. Zbyt stanowcza reakcja Polski, która byłaby nieproporcjonalna wobec skandalicznych wypowiedzi ambasadora, osłabiałaby nasze szanse, pokazując, że Polska nie jest tym krajem, który łączy, ale tym krajem, który dzieli, który nie potrafi zbudować dobrych relacji ze swoimi sąsiadami. Jak powiedziałem, tego typu wypowiedzi nie są przypadkowe. One mają na celu wywołanie oburzenia i dyskusji wewnątrz polskiej sceny politycznej, ale również miały na celu osłabienie naszych zabiegów w Nowym Jorku. A czy takie wypowiedzi jak premier Kopacz, że kiedy jest niebezpiecznie, to zamyka się w domu, czy ciągłe podkreślanie przez nią, przez innych, że opozycja chce wywołać wojnę, ciągłe wojnę z Rosją, ciągłe atakowanie prezydenta wpływa jakoś na tą postawę Rosji? Bo jeśli przyjąć, że ambasador złagodził po wizycie w MSZ swoje stanowisko, to oznacza, że chyba z Rosją trzeba po prostu ostro, nie? Nie, trzeba mądrze, trzeba rozważnie. Takie wypowiedzi również ze strony rosyjskiej pojawiały się w latach 2005-2007. Nie widziałem takiej reakcji, jaką by było wydalenie ambasadora. Ja nie mówię o wydaleniu ambasadora, ja mówię o tym, na co sobie ambasador pozwala wobec tego, w jaki sposób rząd atakuje opozycję i jak się wypowiada w sprawach stosunków polsko-rosyjskich. Czy nie łączyłbym tych dwóch rzeczy? Wypowiedź ambasadora jest skandaliczna, nie powinna mieć miejsca, zafałszowująca historię. Pan ambasador powinien kupić sobie podręcznik na Nowym Świecie w Warszawie i poczytać, jak wyglądał 39 rok i co się działo we wrześniu, 17 września w szczególności. Jeżeli uczył się z podręczników sowieckich i ta jego wiedza z czasów bardzo zamierzchłych jeszcze się nie mogła zmienić, no to od dyplomaty poważnego kraju wymaga się pewnej podstawowej wiedzy historycznej, a jeżeli jest się nieukiem, to nie powinno się tą mądrością dzielić z innymi. No ale Platforma, pamiętam, na przykład stworzyła taką nazywaną przez prześmiewców TPPR-em jednostkę, która ma się zajmować historią i przyjaźnią między Polską a Rosją. To było chyba ze 2-3 lata temu. Na tym forum nie wyjaśniacie tego typu informacji, bo ambasador powiedział, a prasa rosyjska grzmi, że my tutaj piszemy historię na nowo i żeby historię zostawić historykom i że Polska się zachowuje skandalicznie. Czy to nie jest tak, że my cały czas oddając pole i mówiąc o tym, że powinniśmy się schować w domu, a PiS próbuje wywołać wojnę, bo mówi jak jest, czy nie oddajemy pola Rosjanom? No, nie wiem, jak pani to nazwała, TPPR-em. TPPR-em, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tak było przez prześmiewców wtedy, bo to budżet był dość duży, przeznaczony na to i nowa jednostka organizacyjna stworzona. Ona działa w interesie tego, żeby Rosjanie mniej więcej musieli pamiętać, jak wyglądała historia? Pierwszy na czele tej komisji do spraw trudnych, przypomnę, a nie spraw łatwych, stoi były minister spraw zagranicznych,
profesor Rotfeld, poważny polityk, poważny dyplomata. To jest komisja, która właśnie tego typu trudności w interpretowaniu prawdy historycznej przez stronę rosyjską miała wyjaśniać. Centrum funkcjonuje, natomiast centrum jest aktywne tylko na polu naukowym i na polu kultury. W tematach politycznych my ten dialog przerwaliśmy z Federacją Rosyjską po jej agresji na Krymie i po agresji na wschodzie Ukrainy. To pokazuje, że dialog jest potrzebny, że takie ciała są potrzebne. Że nie tylko trzeba powiedzieć, że dialog jest potrzebny i wyjaśnianie naszym wschodnim sąsiadom prawdy historycznej, ale trzeba stworzyć jego odpowiednie formy. Tą formą jest centrum, które funkcjonuje i które jest dobrym pomysłem. Pamiętam też rok 2010 po katastrofie smoleńskiej, kiedy to Jarosław Kaczyński nie tylko dziękował Rosjanom za empatię, solidarność, ale również wzywał do takiego dialogu. Chwileczkę. Tutaj bardzo bym prosiła jednak, wkroczę, bo prawda jest prawdą. W czasie, kiedy premier Kopacz zapewniała o wspaniałej współpracy, premier Tusk zapewniał o wspaniałej współpracy, a prezydent Bronisław Komorowski udał się jako pełniący obowiązki w pierwszą wizytę do Rosji, która polegała na tym, że wręczył odznaczenia wszystkim, którzy brali udział w tym, co teraz nazywamy katastrofą posmoleńską, kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński wysłał przesłanie do narodu rosyjskiego o pojednanie. Czy pan poseł nie widzi różnicy? A może pani nie być taka nerwowa? W sprawie wizyty ambasadora w MSZ-cie i tego, co powiedział później, że powinien się wyrażać precyzyjniej. Czy to można traktować jako przeprosiny, zwłaszcza, że rosyjska prasa grzmi, a że Polacy nie powinni i nie mogą, nie mają prawa uczyć Rosjan historii i żeby historię zostawić historykom? I jak wpływa i czy wpływa na tego typu postawę Rosjan, wpływają wypowiedzi premier Kopacz, że jak jest niebezpiecznie, to schowa się w domu. Takie rzeczy jak brak reakcji na Nord Stream 2 ze strony polskiej, czy ta ciągła jednak, choć teraz przerywana współpraca z Rosją. Jak wpływa na tego typu postawę Rosji? Panie redaktor, dyplomacja rosyjska jest bardzo doświadczona. To jest wielowiekowe doświadczenie, wielowiekowa umiejętność formułowania myśli i realizowania stanowisk. Nie ma tak, że ambasador tak poważnego państwa z tak doświadczoną dyplomacją, wypowiada słowa, które są nieprecyzyjne, słowa, które nie miałyby zostać wypowiedziane, szczególnie, że one padają publicznie dla jednej z ważnych polskich telewizji. W związku z tym ta wypowiedź ambasadora Rosji nie jest w żadnym razie przeprosinami. Tą wypowiedź trzeba traktować w kontekście tego, co wcześniej padło. Są w mojej ocenie to słowa bardzo precyzyjnie przemyślane, będące wynikiem pewnego nastroju, atmosfery, pewnej polityki, którą strona rosyjska od wielu lat realizuje. Słowa o tym, że inaczej będzie spoglądała na historię Rosja, inaczej Polska, jakkolwiek można było uznać za prawdziwe, to proszę sobie wyobrazić, że teraz Niemcy kwestionowaliby Holokaust i powiedzieli, że oni inaczej będą spojrzeli na historię II wojny światowej. Otóż pewne fakty są obiektywne, pewne fakty nie można oceniać inaczej niż w sposób krytyczny dla strony rosyjskiej, dla Związku Radzieckiego. Rosjanie dobrze o tym wiedzą. To jest to pewna polityka narracji i próba, jak daleko można się posunąć, w relacjach z Polską i kiedy nastąpi reakcja rządu polskiego. Moim zdaniem ona jest niewystarczająca. Moim zdaniem powinniśmy oczekiwać stanowczej deklaracji i po prostu przeprosin ze strony rosyjskiej lub konsekwencji w stosunku do ambasadora, ale to jest moje prywatne, osobiste zdanie. I na pewno na takie zachowania strony rosyjskiej, na to, że pozwala sobie na tego rodzaju wypowiedzi, na tego rodzaju absurdalne wypowiedzi, jest wynikiem tych 8 lat pseudo-resetu w stosunkach polsko-rosyjskich, tej bierności, ale również uległości strony polskiej, bo rzeczywiście w wielu wypowiedziach
wypadkach nasze interesy polityczne są różne od interesów rosyjskich. Nawet oczena pewnych zdarzeń może być różna, ale ta spolegliwość i bierność strony polskiej, ta brak reakcji na pewne bardzo oczywiste działania prowokacyjne strony rosyjskiej powodują do tego, że w sprawach już oczywistych, bo to kto spowodował wybuch II wojny światowej, kto jest za to odpowiedzialny, to jest rzecz, która nie budzi wątpliwości w ocenie nie tylko polskich, ale także historyków niemalże całego świata, poza właśnie takimi drobnymi wyjątkami. Widać, że ta polityka Polski prowadzona przez 8 lat, a tak naprawdę przez dłuższy okres czasu z niewielkimi wyjątkami, doprowadziła do tego, że dzisiaj Rosjanie mogą kwestionować tak oczywiste fakty. Pytanie w następnym wywiadzie, jak daleko posunie się strona rosyjska, co jeszcze sobie strona rosyjska pozwoli powiedzieć na temat Polski.